Siemaneczko, z tej strony Tomasz. Dziś przedstawiam Wam 7 najsilniejszych kompozycji na patch 14-18, ale zanim zaczniemy, to zapraszam na swój dokument, który link macie jak zwykle w opisie i w podpiętym komentarzu. Macie tu kompozycje, którymi możecie zdobyć top 4, oczywiście najsilniejsze, również A-tierowe, B-tierowe. Macie status Average z meta TFT, macie patch noty, macie jak startować ligę, tier listę postaci, tier listę itemów i tak dalej. I jeszcze tak na szybko dla moich stałych widzów lub dla nowych również, jak mogę prosić, wejdźcie na doka i na obojętnie którą kompozycję, no przykładowo weźmy sobie w Aszkę i napiszcie tutaj komentarz. Zalogowanie trwa dosłownie 30 sekund. Napiszcie cokolwiek, dzięki temu czym więcej dostaniemy, powiedzmy, komentarzy ja dostanę, tym więcej wy dostaniecie RP-ków, czyli na następnym moim live'ie, który się odbędzie prawdopodobnie już za miesiąc, jak będzie ten challenge do Challengera na serwerze rosyjskim, gdzie mam też do rozdania dla was 10 chibi, to dostaniemy jakieś pewnie RP-ki za 100-200 euro, także wszystko zależy od was, także dziękuję z góry. A my już przechodzimy do top 7, tak szczegółowo do patcha 14.8b, dlatego że wszedł pierw Apache, bo tam dostały nerfy Holy Mansi, przede wszystkim Dragony, które były zbyt broken. W B-patchu tutaj dostały nerfa jednostki takie jak Fery, chociażby Chrono i tak dalej, więc za chwilę do tego przejdziemy. Pierw przechodzimy do patcha, który wszedł. Od razu mówię, tak jak zawsze to mówię, przejdę przez ten patch tak dosyć szybko. Jeżeli chcecie jakieś szczegółowe informacje, to albo sobie zatrzymujcie klipy, albo macie pewnie opisy patcha od Kezmana, czy chociażby od Zbroysona na YouTubie, także do nich bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi o systemy, nowa szpatułka wchodzi, szpatułka, można powiedzieć Freeing Pan, z którego będziemy mogli składać taki item jak Tactics Shield, Tactics Crown oraz Tactics Cape. Możecie tu przeczytać dokładnie, co one dają. Jedyny taki dodatek jest to, że jeżeli złożycie na jednej postaci takie trzy szpatułeczki na raz, to do końca gry będzie dawać wam jeden golda, co tam chyba pół sekundy, więc taki dodatek, ale bardzo ciężko jest to złożyć oczywiście. Jeśli chodzi o taką normalną szpatułkę, możemy zdobyć emblematy, a więc różdżki maga, z attack speedu multistrikera, z kawu huntera i tak dalej. Taka dosyć fajna zmiana. Item remover. Co jeden PvE rund będziemy mogli sobie dostać item removers, także bardzo ważne jest to, abyście tego item removera bardzo często używali, także jakiś slam w tempo na pewno na jakieś inne postacie, które z niego nie za bardzo korzystają, będzie na pewno bardzo pożądane. Shop ads, czyli zmiany większy procent na czwórki na levelu 8, bardzo fajnie. 4 star, czyli też nowość w TFT, a więc za pomocą na przykład Pandory będziecie mogli sobie zrobić Nomzi za 1 golda na przykład na 4 gwiazdki, a więc musicie zdobyć aż 3 Nomzi na 3 gwiazdki, żeby zdobyć 4 stara i oczywiście on będzie miał tam zwiększone statystyki. Niedokładnie nie jest tutaj wypisane, jakie chociażby Nomzi czy inna postać czy Twitch będą miały statystyki, więc bazowo będziemy musieli to sami przetestować. Armoris, redukcja z 1,5 sekundy do 0,8 i Tome of Trades usunięte z gierki i bardzo dobrze, ponieważ Tome of Trades był bardzo toksyczny, zwłaszcza można było to zobaczyć w secie 9,5 i 9, jak dobrze pamiętacie, wtedy brało się chociażby takiego Urfa, legendę, sprzedawało się chociażby, dostawało się Ionie czy Demacje i Insta miałeś top 2, top 3, także bardzo się cieszę, że to zostaje usunięte. System Double Up nie interesuje mnie za bardzo. Traity, trochę zabójstwo Xerata, to znaczy nadal będzie on używany pewnie dla wzmacniania chociażby swoich charmów, ale dość, że dostaje Xerat RIP za pomocą swojej umiejętności, to jeszcze nadal nerfią Xerata, wydaje mi się, że to jest zbyt grube, ale to moje zdanie. Blastery, bardzo fajne buffy na 6. Chrono, buffy z attack speedu z 80% spadamy do 40%, ale attack speed na chrono nie ma za dużego znaczenia i dostajemy z 45% na 80% AP chrono, także karma pod 4 i 6 chrono naprawdę zajebista chwilowo. Eldrychy, najgorsza cecha w gierce, chociaż 3 eldrychów, nie wiem po co dostaję buffa, jak dla mnie było to dosyć silne, ale 5 i 7 zdecydowanie no, potrzebuję buffa, a więc go dostaję, bazowe statystyki. Fery, buffa na ogólnie na każdym poziomie i najważniejsza zmiana, aktualnie nie mamy już 2 fery, tylko 3 fery, a więc jeżeli chcemy grać Kalistę z Fiorą, która aktualnie jest zabita, trochę inaczej się ją rozgrywa, ale do tego dojdziemy, to trzeba dodać 3 fery, aby dostać tego crowna na Kalistę, a więc żeby jakbyście już
już chcieli zagrać ostatecznie Fiorę, no to Fiorę zamieniacie na Katarinę, wtedy macie Katarinę, Rakana oraz Kalistę, macie trzy fery, ale jeżeli chcecie zagrać Fiorę, no to musicie wejść w 9 i na 9 dodać Milio zamiast preserwera, żeby również mieć trzech i tego crowna, a ten crown na akurat Kaliście jest bardzo, bardzo ważny. Buffy na 5, buffy na 7 i buffy na 9. Traity, Honeymancy, bardzo fajne zmiany, ogólnie bazowo statystycznie wychodziło to 40%, a więc od razu to znerfili w patchu A, czyli dosłownie dzień przed wyjściem patcha, a więc ten Honeymancy nie jest już tak silny jak tutaj pokazuje, ale nadal jakiś Blitzcrank na pewno jest bardzo, bardzo silny. Buff, nerf na Huntery, ale buff na 6, czyli dostaniecie 20% attack speeda dodatkowo. Raczej 6 Hunterów nigdy się nie grało, chyba że miało się emblemat, ale wzięcie emblemata na początku gierki to trochę był troll. Nerf na 8 shapeshifterów, ale też nowość na 8 shapeshifterów. Magi dostają pryzmatyczną cechę na 10 portali. Nerf. Traity, Szolary dostają rework, Sugarcrafty dostają zabójstwo, wręcz bym powiedział Sugarcrafty aktualnie to jest jedna z najgorszych cech w gierce, nie grajcie Sugarcraftów, no detierowe, co mi się osobiście nie podoba, za duży ten nerw jest, bo ja uwielbiałem Sugarcrafty. Witchcraft, bardzo mocne buffy na 4 i nie wiadomo po co nerfy na 8, Warriory, nerf na 6 oraz nowość, czyli 20% durability, oj znowu mi cofnęło, nie wiem dlaczego, mniejsza, wracamy. Czempiony, one costy, ogólnie rework, Ashka po tym reworku jest lekko silniejsza, ale nadal nie jest S-tierowa, tylko A-plusowa bardziej. Nomzi była broken przez pierwsze 2 dni, ale aktualnie po tych nerfach w Apache'u jest już taka mniej grywalna, ale o tym trochę później. Jace po prostu był bardzo silną jednostką przejściową pod jakieś BT, Titany, Steraki i tak dalej, więc nerf na bazowe statystyki. Twitch będzie lepiej rzucał swoją umiejętnością, bo jak wiecie, no Twitch był taki, że potrafił rzucić i nie uderzyć w nikogo. Jax, nerfy oraz Warwick buffy, co też jest ciekawe, bo Warwick już był broken w poprzednim patchu, oczywiście z Vampiric Scepterem. Ahri, rework, działa ona o wiele słabiej, nie grajcie Ahri w tym patchu po prostu. Cassiopeia, grywalna, dzięki temu reworkowi dostała ona trochę siły, a więc z jakiegoś B-tieru skoczyła do A+, także bardzo fajnie. Czempiony, Akali, niegrywalna. Shyvana, bardzo fajny tank na 2, bardzo fajny tank na 3. Kasadin, nerfy, nie wiem po co, tak szczerze, w poprzednim patchu już sobie Kasadin nie radził, a dostaje jeszcze nerfy. Ciężko stwierdzić dlaczego. Kog'Maw, nerfy na 3, ponieważ ostatnie 3 patche były, można powiedzieć, jego w skrócie. Freecosty, Ezreal dostaje znowu rework, buffa, a więc blastery, bardzo spoko. Hecarim, tajna technika na ten patch, bardzo polecam. Jeżeli bardzo osób mało gra multistrikery, to jeżeli zagracie Hecarima na 3 z Kalistą na 1 albo na 2, to naprawdę możecie ugrać bardzo, bardzo wysoko, kapować tym Hecarimem. Jinx dostała rework, że dostaje takiego, powiedzmy, darmowego Last Whispera, ale nadal LW się będzie na nie budowało. Dosyć logiczne. Jinx raczej betierowa. Mordekaiser, fajne buffy na 3 i na 2. Wukong, rework, aktualnie na Wukonga już się nie gra po prostu taktyki z gargoylami, po prostu lepiej zagrać jakiegoś Bramble Vesta, Dragon Scrolla, Warmoga. Firikosty, Bard buffy, Huey buffy, Veigar nerfy, ale już dostał buffy, te 425 jest zamienione na 450, bo Veigar w pierwszym dniu był okropnie słaby. Niko, bardzo fajne buffy, potrzebne na nią. Gwen, możecie przeczytać rework, ale ogólnie buffy. Varus, więcej uderza z swojej umiejętności, ale ma 15 mniej AD i ten buff już został zamieniony na 520 w bipaczu, za chwilę to zobaczymy, także ogólnie Varus zgrywalny, ale jeśli chodzi o bazowe statystyki, no to nerf. Forkosty, Olaf dostał na tyle fajne buffy, mana i na AD cliff, że jest aktualnie solo carry w frostach, sam potrafi po prostu wysolować cały team. Rakan, najgorsza czwórka w gierce, jeśli chodzi o tanka i ogólnie o wszystko, dostaje po prostu buffy. Xerath, zamiast rzucać w enemy backlane, rzuca po prostu we frontlane, co jest oczywiście zabójstwem praktycznie Xeratha, bo Xerath polegał właśnie na tym, że jeżeli daliście kryta Rabadona, to potrafił one-shotować jakąś Kalistę na plecach, aktualnie już tego nie potrafi. Smolder, lekkie nerfy i dostaje też nerfy na manę, znaczy buffy, znaczy według Riotu to są buffy, według nas nerfy. Milio, buffy i to bardzo,
bardzo duże, więc jakiś legendarny port może być grywalny. Do tego Norra buffy oraz Yumi nerfy, Adaptive Helmet nerfy, Radiant Adaptive Help nerfy. Z takich ciekawych, na shortów dostaje 15 mniej AP, ale za to 25% więcej attack speedu. Radiant na shortów praktycznie z instapikiem z 65% na 120% attack speedu. Titan Resolve, AP, stakowanie się z 1 na 2. Trochę lepiej będzie ten Titan Resolve działał na AP postacie. Augmenty, możecie sobie przeczytać, nowe oraz reworki. Augmenty silverowe. Z takich ważniejszych, no to item kolektor dostaje nerfa, który był za silny ewidentnie. Find Vintage, który dostał ciekawe co buffa z 4 na 3, po czym dzień później dostał nerfa z 3 na 4. No kurwa, no po prostu Riot czasami, o, ciekawy jest dosyć. Golden Quest dostaje zabójstwo ze 161 na 196, dosyć potężnie, ale był grywalny. Clockwork Acelor. Akcelerator, tak to się czyta. Z 9% na 10, znowu buffy, może być po prostu grywalny. Item kolektor, również nerfy oraz Heroic Gragback, buffa o 3 golda. I Defensive Arts zostaje usunięty. Jeśli chodzi o Little Buddies, działały tak, że z golemem się bugowały, że dostaliście darmowego Little Buddies jednego, także nerf. Potions 201, nerf dlatego, że dostały Witchcrafty dosyć potężne buffy. Press the Attack trochę nerfa. I Trade Tracker również potężne buffy. Ok, What the Forge. I tutaj najważniejsza zmiana w pryzmatychach. What the Forge już był spoko. To jest ten, który daje wam co tam chyba 6 czy tam parę walk Orn item. A teraz dostajecie dość, że co 6 walk to jeszcze dostajecie od razu na starcie artefakt. Także ja go będę pikował praktycznie od razu. Wszystkie augmenty hero, które były broken, dostają nerfa. A więc to będzie pierwszy materiał stop 7, w którym nie będę przetłumaczał wszystkich hero augmentów. Więc plus dla was. No i bugfixy, które możecie sobie tu przeczytać. Także to wszystko z całego patcha. A teraz przechodzimy już do B-patcha, czyli tego patcha, który wszedł, można powiedzieć, że wczoraj. Nerfy na 6 chrono, nerfy na 6 chrono na attack speed. Fairy Crown, czyli nerfy na 5, 7 oraz 9. Bardzo potrzebne, ponieważ Fairy nadal jest oczywiście silne, ale były broken. Jinx Ability dostała buffa na 5 sekund, nie na 4. Jinx, no, niegrywalna była jeszcze wczoraj. Tak samo Veigar, o którym wspominałem wcześniej, był niegrywalny. Varus, ponownie buffy o 10. Smolder, buffy, według mnie to jest nerf, bo czym dłużej używał swojej umiejętności Smolder, to lepiej działał. Oni tutaj dali tak, że mniej się ładuje, ale mniej też używa umiejętności, także nie wiem jak to będzie dokładnie Smolder działał, ale wydaje mi się, że nadal będzie spoko. Augmenty, tutaj możecie sobie przeczytać, które dostają nerfy, oraz bugfixy, Adaptive Helmet i Spin to Wind Wukong z 250% insta na 30, a więc to jest chyba bug, który po prostu był, że tak powiem, randomowy, tak szczerze. Tutaj macie tier listę postaci, co się takiego ciekawego zmieniło. No na pewno Ahri spadła trochę, Jinx spadła trochę, Eliska, Lilia oraz Poppy powinny być tutaj niżej w B-tierze, za chwilę to zmienię. Jax C-tier, Jace trochę spadł, Zilean trochę niżej, Syndra jak zwykle w D-tierze, Nilla trochę spadła, Akali trochę spadła. Kog'Maw spadł z S-tieru, jak zwykle Hecarim bardzo, bardzo wysoko, porównując poprzednie patche, którym był, można powiedzieć, jednostką taką trochę D-tierową, no to też wysoko. Ziggs jako jedynka w A-tierze, to bardzo miło. Tristana, nadal jakieś fery można grać pod trójkę danią, no i cała reszta bardzo, bardzo podobna, czyli prawie każda legenda w S-tierze oraz Ryze, Warwick, jakaś Yumi, Xerath, Morgana, także mało się zmieniło. Macie tier listę postacie, tier listę artefaktów, więc na chwilę sobie możecie zatrzymać, co jest silne w patchu. Tier lista hero augmentów, Blitzcrank najsilniejszy, w A-tierze zostaje Rumble, Nunu oraz Wukong, w B-tierze Galio oraz C-tier, D-tier Eliska, Lilia oraz Poppy. Tutaj macie informacje, to możecie sobie wejść na dokumencie, jeżeli na dokumencie na samej górze macie meta raport, 4 days upload, i tutaj przeczytać sobie, jakie według mnie są plusy i minusy. To jest taki dodatek dla widzów, którzy korzystają z doka. Kompozycje, którymi możecie zdobyć top 7, ale jest to na tyle silne, te kompozycje są, które teraz wam wymienię, że w tym top 7 również powinny się znaleźć, ale jak dobrze znacie mój koncept, no moja, jakby koncept tego filmu nazywa się top 7, a więc nie będę wam rzucał top 11, skoro tak się nazywa film, ale te kompozycje są na tyle silne, żeby dorównać tym na dole, które wyczaiłem, także Hecarim na trójce, o tym co mówiłem, Blitzcrank na trójce z Hero Augmentem, z Ziggsem, bardzo, bardzo silny, Rumble trójka,
HK3, legendarny board oraz Warwick z Vampiric Scepterem. Akurat Warwicka na trójce nie dawałem w top 7, dlatego że jest on specyficzny, ponieważ jeżeli nie macie Vampiric Scepteru, czyli tego, jakby to powiedzieć, tego artefaktu, który zamienia wam, że nie używacie umiejętności, ale macie tam buffa na Omni, Vamp Damage i tak dalej, to gdy nie macie tego itemu, to Warwicka nie możecie grać, a więc jest on rzadki, to znaczy rzadki pod tytułem, że nie możecie grać go co grę, a więc dlatego dałem go tutaj, a nie w top 7. Sugar Crafty top 4, Bardzik jakieś top 4, po top 4 kompozycje. Katarina na trójce, Build Difference, Kog'Maw, Huey i Briar. Nadal możecie zdobywać top 4 oraz takie słabsze kompozycje, czyli Seraphine, Veigar, Max Eldritch oraz Zilan i Akali Nilla na trójce. Dobrze, a my już przechodzimy do pierwszej z kompozycji w materiale z top 7, są to dragony. Od razu zacznę, że raszowanie 9 poziomu, żeby zdobyć Smoldera oraz Briar na dwójce, jest o wiele lepsze niż granie Nomzi oraz Shivani na trójce, ale nadal ta Nomzi i Shivana jest na tyle silna, aby na jakimś elo poniżej Mastera sobie poradzić po jakieś top 3. Jedyne, od czego trzeba zacząć, to to, żeby mieć ten augment Draconic Mastery, zwłaszcza jeżeli chcecie grać Nomzi i Shivanę na trójce. Bez Draconic Mastery raczej ta kompozycja sobie o wiele słabiej radzi. Jeśli chodzi o wersję drugą, nie potrzeba aż tego augmentu tak bardzo, ale jeżeli weźmiecie Dragon Mastery na początku i zraszujecie sobie 9 poziom, dodacie Varusa jako second carry, oczywiście Smoldera jako głównego carry, najważniejsze itemy na Smoldera to jest Ginso oraz Huragan, do tego możecie dołożyć tak naprawdę wszystko, czyli LW, Deadblade, Infinity, wiadomo, i do tego zagracie Briar na dwójce, to spokojnie wam może oddać to nawet spokojne top 2. Co do pierwszej wersji, bardzo łatwa. Albo slow rollujecie na 5 poziomie po Nomzi na trójce, potem wchodzicie w 6 poziom i robicie Shivanę na trójce, albo robicie hyper roll na 4, aby zdobyć Nomzi na trójce do 15 golda, potem wracacie, wchodzicie w 6 i robicie to samo, czyli Shivanę na poziom 3. Co do bisowych itemów na Nomzi mamy tu Spear of Shojin oraz Last Whisper i Infinity Age, ale może być Deadblade, zamiast Shojina może być ostatecznie Ginso, ale to jest gorszy setup. Co do Shivany, Warmog oraz Gargoyle, bardzo ważne, i do tego Krangard, albo jest jeszcze taka taktyka, że wrzucacie BTK, Titana oraz Krangarda. Trochę buffa dostał ten Titan na AP postacie, a więc ten Titan na Shivanę działa nawet spoko. Do tego, jeżeli gracie ten augment, który powoduje wam, że jeżeli macie 5 jednostek na trójce, to dostajecie dodatkowy drop, to możecie w tej kompozycji również zagrać Jace'a 3, Eliskę 3 oraz Twitcha 3, wtedy dostajecie dodatkowy drop, wiadomo, i wtedy rushujecie dopiero 9 poziom, aby zdobyć tak samo jak w tej drugiej kompozycji Smoldera oraz Briar. Tutaj macie pozycję. Od razu jeszcze przypominam, jeżeli wejdziecie na mojego doka i wejdziecie w obecnie jaką kompozycję, to zawsze jak sobie zjedziecie na dół, to macie tam najlepsze itemy, alternatywne itemy do postaci, macie tam early game, jak rozgrywać mid game, macie tam opis rolowania, także bardzo ważne, żebyście sobie z tego korzystali. Również zapraszam na mojego Discorda, link w opisie, tam możecie i pisać na ogólnym do nas, albo, znaczy do nas, w sensie do mnie, albo do osób, które mnie oglądają tak samo jak wy, albo pytać się mnie o jakieś tam zdanie. Możecie też, zapraszam na PW, jeżeli macie jakieś pytania, oraz na coaching, to tak przy okazji taka, można powiedzieć, antyreklama, hehe. Dobra, drugą z kompozycji na naszej liście jest to Witchcraft Flex, a więc kompozycja, która polega oczywiście na emblemacie Witchcrafta, a więc trzeba mieć szpatułę. Możemy zagrać tutaj Karmę, możemy zagrać tutaj Ryza, a więc to wszystko zależy od tego, że jeżeli wchodzicie w 8 poziom, rolujecie Fiore i do tego dorolujecie postać i drugą carry, to jeżeli siądzie wam Karma na 2, to gracie Witchcraft Karmę, jeżeli poleci wam Ryze na 2, to gracie Witchcrafta na Ryze. Dosyć proste. Jeśli chodzi o itemy na Karmę, może być Red Buff, może być Blue Buff, może być Morello, może być Nashortów, może być Rabadon, Jad Gauntlet, może być Hextech Gunblade, także dużo możliwości. Na Ryze bardzo, bardzo podobnie. Jedyne co na Ryze jest oczywiście słabe, to Blue Buff, ale do tego możecie dołożyć Shojina, Adaptive Helmet, wiadomo. Na Fiore najważniejsze itemy to jest Betek i Sterak i do tego warto dokładać aktualnie Infinity Age, ale może być też Titan. Jako tanka w tym przypadku gramy ponownie Rakana, dlatego że dostał fajne buffy. Na Morganę najważniejszy jest Ionic Spark i Krongard, ale do tego można dołożyć jakiegoś beteka, żeby ona dłużej stała, i jakiś Thieves Glovesick na Nasusia bardzo fajny wejdzie. Kolejny Witchcraft Flex, to samo co mówiłem wcześniej, jedyne co tutaj zmieniacie naprawdę, to są trzy jednostki, czyli zamiast Nasusa wchodzi Taric, zamiast Akali wchodzi Nomzi i zamiast Karmy wchodzi
Rise i macie już drugą wersję, która bardzo, bardzo podobnie działa. Trzecia wersja Witchcraftu to jest tak zwany Full Witchcraft, czyli Witchcraft na 8, tak? Czyli wrzucacie emblemat na Karmę, emblemat na Briar i do tego dodajecie takie jednostki jak Zoe, żeby dołożyć 8 Witchcraft i praktycznie 8 Witchcraft w tym patchu to jest insta win. Jeżeli oczywiście nie dostaniecie Karmy, dostaniecie Ryza, to samo, czyli gracie Ryza jako carry i dodajecie emblemat na Briar oraz dodajecie Zoe i też wam wychodzi 8 Witchcraft, prawda? Trzecią z kompozycji jest to Fairy Flex, czyli jedna z najbardziej potężnych kompozycji wczoraj. Dzisiaj już powiedzmy, że mniej, chociaż inaczej. Jeżeli chcecie wiedzieć top 1 kompozycję, to musicie wiedzieć to, że Fairy potrzebuje emblemat, czyli znowu musicie mieć szpatułkę. Jeżeli chcecie grać bez emblematu, czyli grać Kalistę, którą wam pokażę później na 5 Fairy i do tego dodajecie chyba 4 preserver, to jest ona taka powiedzmy S-tierowa, ale jeżeli macie emblemat i możecie zrobić z niej powiedzmy takie 7 Fairy i flexowate, czyli do tego dodać Fiore, Hecarima, Kamininkę i do tego albo Katarinę 3, co do Katariny 3, jeżeli macie okazję to robicie, jeżeli nie macie okazji zostawiacie ją na 2. Dosyć logiczne, to szpatułka ląduje na Morganie, wtedy gracie 7 Fairy. Na Morganę można wrzucić Krangarda, Ionic Sparka, BTK, Titana i inne pierdoły. Jeśli chodzi o Kalistę, Bisy, no to wiadomo, Ginsa oraz Whisper oraz Fairy Crown. Jeśli chodzi o Crowna, tego drugiego, którego dostajecie już na 5, jak to się czyta? Queen Guard Armor. Wrzucacie na Rakana, żeby on po prostu dłużej stał. Jakiś Thieves Gloss na Fiore czy na Kamininkę, bardzo też przyjemnie tutaj siedzi. Fairy druga wersja to jest tak zwana Fairy maksymalna wersja, a więc szpatułę rzucacie na Kamininkę, szpatułę rzucacie na Morganę i zamiast Fiore i Hecarima rzucacie Lilię i Serafin, żeby zrobić 9 i dzięki temu wygrywacie tak naprawdę instagrę. 9 ogólnie Fairy i 8 Witchcraftów to jest insta win po prostu. Kolejną z kompozycji jest to Karma. Karmę można grać na parę sposobów. Pierwszy sposób to jest taki bardzo, bardzo popularny w poprzednim patchu, a więc gracie Karmę, jako tanka gracie Rakana, do tego jakieś itemy na Morganę oraz Gwen i Fiora jako second carry, a więc na Gwen może być Rabadon, Jad Gauntlet, może być Spark, może być Blue Buff, Betek Titan, na Fiore może być Betek Infinity i Sterak, to jest takie najlepsze combo, najlepszy setup. Co do Karmy, tak jak mówiłem wcześniej, Blue Buff jednym z najważniejszych itemów, ale do tego możecie dostawić wszystko, a więc na Shortufa, Red Buffa, Morello, Rabadona, Hextech Gunblade'a, wiadomo. Kolejne wersje to jest wersja z emblematem Chrono, a więc robicie tutaj 6 Chrono i Kalistę jako second carry, na Kalistę te same itemy, na Karmę te same itemy, do tego można wrzucić jakieś itemy na Kamininkę zamiast tutaj na Fiore, czyli jakiś Starak Betek Infinity tutaj fajnie siądzie. Jeżeli ogólnie siądzie wam Kamininka na 2 w Chrono, czyli albo w 4 albo w 6 Chrono, tutaj macie w ogóle 6 Chrono, a tutaj 4, a więc bardzo podobna wersja, jedyne co się zmienia to to, że nie macie emblematu i wywalacie stąd Jaxa, a działa to tak samo, czyli macie Kalistę jako second carry, macie multistrikerów, macie Rakana jako tanka. 6 Chrono, wiadomo, przeskok między 4 a 6 jest ogromny, także jeżeli macie tylko dojście do tej szpatułki, o której mówiłem na początku, to 6 Chrono może wam wygrać powiedzmy za darmo gierkę. Wersja czwarta to jest wersja z samą Fiorą, a więc Karma te same itemy, Fiora te same itemy i dodajecie Nasusa, Barda Morgana i tutaj dochodzi jeszcze bodajże Akali, żeby mieć Pyro oraz Wariora. Nie wiem dlaczego tutaj nie wrzuciłem, wydaje mi się, że zapomniałem. Za chwilę to zmienię. Kolejną z kompozycji jest to Ezreal, Ezreal, Ezreal. Nie wiem jak to się czyta, ostatnio wiem, że się myliłem w filmiku. Wydaje mi się, że dlaczego czytam Ezreal, czyli Izrael, tak? Od tego się mem wziął, od Ezreala. Dlatego, że pewnie siedzi mi ten mem po prostu z League of Legends, a więc jeżeli bym się po prostu mylił, to przepraszam. Gramy go pod BTK, Hoya, Infinity i pozycja, pamiętajcie, jest taka... Czemu tutaj jest Hecarim? Ten Hecarim powinien znowu być z tyłu. Za chwilę to pozmieniam, ok? Ezreala trzymacie całkowicie z przodu, a całą resztę, czyli Shena, Hecarima oraz tam Kencha i Huey i całych wszystkich blasterów trzymacie z tyłu. Dzięki temu S odpala się praktycznie od razu. Zadaje on 8 koła obrażeń, leczy się on 80% prawie zdrowia, a więc nie bójcie się o to, że on się wam wywali. Jedyne co musicie wiedzieć to to, żeby tego Ezreala, tą pozycję dopiero wrzucać wtedy,
kiedy macie albo Ezreela na dwójce na trzech itemach, albo Ezreela na trójce na trzech itemach. Musicie sobie ocenić sytuację, czy on faktycznie wam się nie wywala, ale bazowo, statystycznie jest to najlepsza, powiedzmy, pozycja chwilowo. A jeżeli nie macie Beteka i Hoja, tylko gracie tego Ezreela pod tą taktykę Shojina Las Vispera, no to wtedy po prostu dajecie tam Kencha, Shena i Hekarima do przodu i Ezreela trzymacie normalnie z tyłu. Ja osobiście polecam wam ten setup itemów, wydaje mi się, że to jest o wiele po prostu silniejszy Ezreal. Co do Huey, gramy tutaj jako second carry, dodajecie na nią Blue Buffa, Morello i na Shortufa, są to najlepsze itemy. I przy okazji, jeżeli rolujecie na 7 poziomie Poeza, no to rolujecie również po Huey, to dosyć logiczne. Przy okazji też można wystawić Shena na trójce, nie jest on aż tak wymagany, ale jeżeli wam leci, to czemu nie. Najważniejszy item na niego to jest Event Shroud, dzięki temu nie musicie grać Las Vispera na Ezreelu i do tego jakiś Warmog Gargoyle. Jeśli chodzi o takie kolejne itemy second, no to wiadomo, że możemy je wrzucić na Varusa, także jakiś Las Visper Infinity, w tym przypadku Shojin w blasterach nie jest tutaj jakiś wybitnie zły, bo ogólnych carry macie tutaj, czyli Huey i Ezreela. I to wszystko. Kolejną z kompozycji jest to Kalista. To jest ta wersja, o której wam wspominałem wcześniej, a więc jeżeli nie macie dojścia do szpatułki, to gracie po prostu 5 fery, do tego 3 multistrikerów, do tego 4 preserwerów. Jeśli chodzi o itemy, wrzucamy je na Katarinę, Hoy, Rabadon, Jad Gauntlet. Jeżeli mamy dojście na 8 poziomie na KT3, to ją gramy. Jeżeli ktoś ją gra, to ją pomijamy i wchodzimy w 10 level. I ten item Queen Crownguard Armor wrzucamy na Rakana. Jeśli chodzi o ten item carry na Kalistę, Bisy na Kalistę, to tak jak mówiłem, LW i Ginso. Do tego itemy Warmog Gargoyle na Rakana. Jeśli chodzi o takie second carry itemy, to najbardziej wartościowe jest Betek, Crownguard oraz Ionic Spark na Morgane i jakiegoś statika zawsze można rzucić na Milio. Kolejną z kompozycji jest to Ryze. Ryze są 3 wersje, czyli albo gramy pod portale i rzucamy portal na Dianę, do tego Tarika jako tanka. Przepraszam bardzo, na Nami możecie wrzucić jakieś itemy typu Static na Shortów i Shojin, dzięki temu odpala się ona 2 razy też i bardzo, bardzo szybko. Na Ryza może być to Red Buff, może być Archangel Staff, Jad Gauntlet, może być Ginso, może być Shojin, może być Adaptive Helmet, także znowu dużo możliwości na tą jednostkę. Druga wersja, trochę taka gorsza, czyli gramy itemy carry na Xeracie i do tego wrzucamy portal na Tamkencha, czego wam osobiście nie polecam, ponieważ Xerat rzuca umiejętności tylko we frontlane, także jest o wiele, wiele gorsza wersja niż ta z Nami. Trzecia wersja to jest wersja z Arkaną, jak dobrze pamiętam, ale nie, to jest wersja z 6 portalami, czyli że jak nie macie emblematu portala, to również możecie zagrać portale, żeby nie było, że się nie da. I jeszcze jest, tutaj wejdę na szybko, bo widzę, że nie dopisałem, żeby wam pokazać. Jest jeszcze wersja preserwerowa do Ryza oraz Arkanowa. W wersji Arkanowej musicie grać Xerata jako second carry albo Nomzi. Norre, przepraszam. Do tego Ryza gracie tak samo, Tamkencha jako tanka, wiadomo, do tego Diana z jakimś Tivsglossem. Co do preserwerów, no to wtedy gracie Rakana jako tanka, te same itemy na Morgane, czyli jakiś Crownguard, Ionic Spark, itemy na Milio oraz itemy na Ryza. Tutaj za chwilę powiedzmy, że dopiszę. I bonusowa kompozycja w tym filmie, a więc ostatnia, jest to Varus. S plusowa wersja, czyli Varus pod Frosty. Jedyne, co się tutaj zmieniło, to lepiej grać Red Buffa oraz Infinity Age i emblemat Frosta, a Las Vispera grać na Olafie. Ale w momencie, kiedy macie te LW już na Varusie, no to próbujecie na Olafa wpierdolić co innego, czyli powiedzmy, że jakiegoś Adaptive Helmeta na przykład. Znaczy Adaptive Helmeta, co ja gadam? Eona, Edge of Night. Do tego gramy na Susa jako tanka, jakiś Thieves Glove na Dianę i wiadomo, dodajemy 7 Frostów, jest to najlepsza wersja Varusowa. Druga wersja, czyli wersja nowa, a więc gramy tutaj Fiore i Gwen jako second carry, do tego Tamkencha jako tank i te same itemy na Varusa bardzo podobne, czyli Red Buff, Las Whisper, Gen Slayer, może ostatecznie jakiś Shojin. Do tego gramy oczywiście 4 Arkany i gramy Arkanę na Tamkenchu. Dlaczego na Tamkenchu? Ja wam to też pokażę na bardziej, tutaj wejdę na doka, jest tutaj Varus. Bardzo polecam grać Augment State United, bo macie tutaj bardzo dużo aktywowanych cech, a więc czym macie więcej aktywowanych cech, tym więcej wasza kompozycja bije. I do tego gracie Tamkencha i zobaczcie, ile tutaj jest aktywowanych cech. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dzięki temu macie bardzo, bardzo dużo zdrowia na Fiorze, na Gwen, na Varusie. I do tego dostawiacie na 10 poziomie Zoe, która wam aktywuje dość, że Sholara, to jeszcze dodatkowo Witchcrafta, czyli dodatkowe, powiedzmy, te cechy. A więc jeżeli chcecie grać tą wersję arkanową z Varusem, to dopiero wtedy, kiedy macie ten Augment State United, to jest dosyć ważne. I ostatnią wersją, czyli taką standardową, czyli Smolder pod Pyro, wtedy gracie też 5 Pyro, macie egzekucję, a więc to
wszystko, więc dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że musieliście trochę dłużej poczekać, wiem, ale ostrzegali nas przed bipaczem, ostrzegali nas przed apaczem, a więc apaczem. Apaczem. Serce Abahaci przepełnia żałoba i smutek. Nad ziemią Szaszonów gromadzą się czarne chmury u góry, znaczy się. A niby gdzie mają być? Abahaci i jego biały brat Krwi Ranger mówią hołk wodzowi Szaszonów Tępej Pale. Tęgiej. Co? Wodzowi Tęgiej Pale. O Boże, XD. Dobra, i no, także wszystkie patche już weszły, a więc mogę w końcu nagrywać materiał, więc nagrałem. Trzymajcie się, cześć i powodzenia wam życzę w nabijaniu LP-ków.